Witam, nazywam się Iza Śmieszek-Dorn. Jestem dyplomowanym charakteryzatorem i mistrzem wizażu. Na co dzień pracuję jako szkoleniowiec w firmie Kriolan. Chciałam Państwu dzisiaj pokazać, jak zrobić wiosenny makijaż inspirowany makijażem firmy Kriolan. Makijaż rozpoczynamy od nałożenia podkładu pod cienie na ruchomą górną powiekę. Bazę nakładamy płaskim pędzelkiem i pamiętamy, żeby rozprowadzić ją równomiernie. Kolejny produkt to brązowy Soft Kajal. Jest to bardzo miękka konturówka, którą podkreślę linię globu i linię rzęs. Okrągłym pędzelkiem rozdymiamy naszą kreskę i tym sposobem ładnie modelujemy sobie oko. Będzie nam dużo łatwiej pracować potem z jasnymi cieniami. Nakładamy pomarańczowy kolor z paletki Viva Color. Jest to 15-kolorowa paletka zmikronizowanych cieni, które idealnie zespalają się ze skórą. Mają lekki satynowy połysk. Podkreślamy zewnętrzny kącik . Pomarańczowy kolor jest idealny tej wiosny, zwłaszcza dla niebieskookich blondynek. Intensywnie różowym kolorem zaznaczamy środek górnej powieki. Nakładamy go w ten sposób, żeby nie widać było granicy rozcierania. Cienie Viva właściwie po kilku ruchach uwydatniają swój intensywny kolor. Łososiowym cieniem rozświetlamy wewnętrzne kąciki. Ten sam cień nakładamy tuż pod linią brwi. Nieco zgaszonego różu tuż przy dolnej linii rzęs. Na dolnej powiece unikajmy raczej bardzo intensywnego różu. Może spowodować, że nasze spojrzenie nie będzie tak jasne. Dermatograf w kolorze oberżyny nakładamy tuż nad linią górnych rzęs. Nie jest on tak czytelny jak czarny kolor, natomiast idealnie wtapia się w rzęsy i wydaje się, że jest ich zdecydowanie więcej. Wyrównujemy kreskę. I tuszujemy rzęsy. Ja użyłam wydłużającego tuszu firmy Kriolan. Rzęsy naszej modelki są dość gęste, ale niezbyt długie. Myślę, że taka wersja jest idealną wersją do biura. Jeśli chcemy, żeby makijaż był intensywniejszy, na kreskę w kolorze oberżyny możemy nałożyć kreskę w kolorze czarnym. Ja używam wodoodpornego ProLinera firmy Kriolan. Ten produkt
nie rozciera się, nawet jeżeli nałożony jest na kredkę. Wyrównujemy kreseczkę. Jeszcze jedna warstwa wydłużającego tuszu. I wzmocniliśmy nasz wiosenny makijaż. Na wieczór możemy użyć również odrobinę Glamour Sparks. Ja użyłam tego w kolorze złotym. Glamour Sparks są dostępne w 8 kolorach. Usta obrysowuję dermatografem w kolorze śluzówki. Jest to numer 121. Zależy mi na tym, żeby wyrównać linię ust, natomiast żeby konturówka nie była zbyt widoczna spod błyszczyku. Odrobina pomarańczowego błyszczyku ze złotymi drobinkami. Usta zrobiły się świeże. I możemy uznać, że jesteśmy gotowe na wiosenny spacer. What's up, world? Let's get it poppin' with CC Mixer. It's your boy Jeff Williams. Word. What's up, young world?